Bo taki psycholog, którego nazwiska nie pamiętam, amerykański, mówi o dorosłych, że jeśli chcemy czegoś dobrze nauczyć, to musimy poświęcić na to 10 tysięcy godzin. To jest spory kawałek, 10 tysięcy godzin, aby to przeliczyć, nie wiem, ile to by było na dni. Policzysz? Policzysz. Na E on jest. Erikson chyba. Albo jakiś inny. Eriksen. Wszystko jedno. Nieistotne on jest. Policzymy te 10 tysięcy godzin na dni. Okej, mąż tylko liczy zaraz. To jeżeli chodzi o dziecko i na przykład umiejętność zapięcia guzika bez patrzenia, jak się ten guzik zapina, to jak myślicie, ile razy trzeba to zrobić? Ja nie mam tych guzików, ale możecie sobie wyobrazić. Ile razy dziecko musi paluszkami przećwiczyć to zapinanie, żeby się udało? No jak myślicie, ile razy? No dużo znaczy ile? 50, 100? Nie, koło 500 razy. My musimy dać dziecku czasu. Ja czasem słyszę matki, mówię, no masz 7 lat, pani ma na imię. Małgosia, masz 7 lat i nie umiesz zapinać guzika? Czy jesteś już w szkole i powinnaś umieć zapiąć guzik? Tylko, że wczoraj pierwszy raz jej pozwoliłam to spróbować całej, bo zawsze jej zapinałam guziki. Tak? A teraz mam pretensje, że nie umie. Kiedy wracam ze szkoły i otworzy chcę drzwi, już od progu dobiega zawsze wierny głos psi. Na dywanie w pokoju do nóg łasi się kot, a w pudełku pod stołem komik chowa się w kąt. Smutno mi czasem przyjdzie do mnie pan pies, poda łapę, zapyta, nie martw się, co ci jest? Kot zamruczy pod nosem, chomik także da znać i od razu wesele już zaczynam się śmiać. Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma, a ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa.